Spotkanie z Kulturą Kaszubską to cykl bezpłatnych warsztatów, których organizatorem jest Krakowskie Centrum Kultury w Krakowie. Jak co roku staramy się dla turystów i dla mieszkańców przygotować ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu. W tym roku naszą propozycją są między innymi warsztaty takie jak malowanie na szkle, warsztaty rzeźbiarskie, koncert kaszubski zespołu Manioce na plaży w Białogórze i w Dębkach, spacery ziołowe. Wszystkie te warsztaty, jak już wcześniej spotkałam, odbywają się w dwóch miejscowościach nadmorskich, Dębki i Białogóra. Zapraszamy serdecznie, ale obowiązują nas zapisy koniecznie ze względu na sytuację w Polsce. Utworzyła się grupa osób, które zajmują się fotografią. Mam nadzieję, że z tego będzie jakiś większy projekt powstanie. Koleżanka z pracy, pani Maria Kisielewicz, chyba wychwyciła te osoby. Łącznie współpraca też zawiązana została ze starostwem powiatowym. No i wspólnie doszło do tej wystawy. Mam nadzieję, że to będzie początek jakiejś większej współpracy, większego projektu w przyszłości. Ziemia Pucka to wdzięczny obiekt do fotografowania? Bardzo wdzięczny, bardzo piękny. Mamy go na wyciągnięcie ręki. Ma najlepsze miejsce, które możemy fotografować. Nie musimy nigdzie jeździć, możemy wyjść tak naprawdę z domu i mamy bardzo dużo obiektów, które tylko czekają na to, żeby je zobaczyć, żeby je uchwycić, żeby je pokazać innym. Każda pora jest dobra, każda pora jest wdzięczna, tylko trzeba to odpowiednio zobaczyć. Trzeba mieć oczy szeroko otwarte i wtedy jesteśmy w stanie naprawdę zobaczyć dużo więcej. Warsztaty dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.